zespół Śpiewająca Rodzinka z Wiejskiego Domu Kultury w Korzycach. Ogromne brawa! Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło powitać Państwa w gościnnych progach Sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu na naszym jubileuszowym koncercie podsumowującym 3 dni przesłuchań finałowych. Serdecznie witam przedstawicieli parlamentu, władz samorządowych, duchowieństwa, wykonawców i słuchaczy. Z niecierpliwością czekamy na werdykt jury i występy finalistów, dlatego mam nadzieję, że wybaczą nam Państwo szczegółowe powitania. Mam nadzieję, że nikt nie będzie miał tego za złe organizatorom. Na początku naszego koncertu chcemy szczerze podziękować wszystkim, bez których dzieło festiwalu byłoby niemożliwe. Dziękujemy patronom honorowym naszego festiwalu. Prezydentowi miasta Będzina, Łukaszowi Komoniewskiemu, w imieniu którego głos zabierze teraz pełnomocnik, pan Rafał Adamczyk. Jubileuszowa 20. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie niewątpliwie świadczy o tym, że przedsięwzięcie to jest wydarzeniem niezwykłym, które od lat gromadzi artystów, zarówno profesjonalistów, jak i amatorów z wszystkich zakątków Polski, ale także spoza jej terenu. Zdając sobie sprawę, jak wiele wysiłku i zaangażowania wymaga organizacja tak olbrzymiego przedsięwzięcia artystycznego, cieszę się, iż nie brakuje dyrektorowi festiwalu, księdzu Piotrowi Bliźniakowi i pracownikom fundacji zapału i entuzjazmu do pracy przy kolejnych jego edycjach. Pragnę serdecznie podziękować Państwu za zaangażowanie w działania promujące piękną ideę propagowania wartości narodowych oraz kulturowych, jakie niosą za sobą kolędy i pastorałki śpiewane w polskich domach. Słowa uznania pragnę skierować także do wszystkich wykonawców. Państwa uczestnictwo w festiwalu nie tylko jest wyrazem troski o zachowanie tradycji, ale także buduje wspaniałą atmosferę jedności wśród wszystkich zespołów i solistów biorących udział w tej niepowtarzalnej imprezie. Festiwal sprzyjający kultywowaniu tradycji śpiewu kolęd i pastorałek na trwałe już zaistniał na kulturalnej mapie naszego kraju, przez co przyczynia się niewątpliwie także do promocji Będzina na arenie ogólnopolskiej.